Wchodzimy w drugi rozdział listu do Efezjan, pierwsze 13 wersetów, które zamkną, jakbyśmy pamiętali te moje wszystkie prostokąty na pierwszym slajdzie, no to ten pierwszy, zamykamy ten pierwszy prostokąt tym fragmentem. I historia, która tu się pojawia, ja ją opowiadałem już parę razy w tych słowach wstępnych, bo... Można jakąś czcionkę wyostrzyć? Nie można, przepraszam. Przepraszam. Prezentacja będzie dostępna. Ja nie wyrobiłem się, powiem szczerze. Jest taki tekst w PDF-ie. List Jakuba, kompozycja i przesłanie. Krzysztof Gołębiowski, berea.edu.pl, w którym to wszystko, o czym opowiadam, jest zapisane. Po prostu jest zapisane. Proszę, będzie to dostępne w internecie, będzie sobie można podrukować, jeśli ktoś będzie chciał wrócić przy swojej osobistej pracy nad tekstem, bo ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj to będzie takie przelecenie przez ten tekst, a mam nadzieję, że jak zachęcicie się do tego, żeby tam wchodzić głębiej, no to tak właśnie zrobicie, a ja doświadczyłem, jak to nazwać, takiego błogosławieństwa, takiego mozolnego przedzierania się przez ten tekst. Bo gdybyśmy nie chcieli go widzieć jako pojedyncze wersety, to wcale nie jest takie trudne, nie? I sobie każdy werset indywidualnie komentować, no to nie trzeba się specjalnie wysilić, ale zrozumieć wzajemne zależności jednego tekstu od drugiego, jednej partii tekstu do drugiej, o co chodziło Jakubowi w tym liście. Nie? To jest, wymaga żmudnej pracy, ale Berejczycy badali, więc jesteśmy od tego, żeby to robić. I Pan Jezus też to powiedział, jaką miarą odmierzycie, taką wam odmierzą. Ile włożycie, tyle dostaniecie z powrotem. Nie? Taka dziś jest idea, to dotyczy wielu dziedzin naszego życia, ale także tego wchodzenia w tekst biblijny. To, co go nie widać, przeczytam. Bracia moi, nie łączcie wiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszej chwały, z wyróżnianiem jednych przed drugimi. Taki jest ten werset, którego nie widać, ale słychać. Czyli jakieś wyróżnianie, ale to nie ma nic wspólnego z Panem Jezusem. Jak możesz kogoś wyróżniać? Zapomnij, to nie ten kierunek, nie ten klub. Zmień pokój, to nie dla ciebie. Jego świętobliwość. Etc. Dobrze, nie kontynuujmy tego wątku. Wiemy doskonale, co można mieć na myśli. Ale czy nie doszło do poróżnienia, tutaj dałem, który jest taki górnej, który się łączy z tym pierwszym fragmentem, to czy nie doszło do poróżnienia wśród was samych? Nie staliście się sędziami pod wpływem tych niegodziwych myśli? Tu mówi o poróżnianiu, że nie ma nic wspólnego z wiarą Chrystusa, a tu mówi, że to są niegodziwe myśli, wyróżnianie jednych przed drugimi. Czy nie doszło poróżnienia? Nie staliście się sędziami? Bo jak poróżniam, no to tego traktuję wyżej, tego niżej, to kim jestem? Temu daję nagrodę, temu daję karę. No to jestem sędzią. Tak popatrzmy na tych dwóch, nie? Ty sobie siądź tutaj, bo ty jesteś lepszy, tobie się więcej należy, a ty, boroczku, sobie tam do kąta uciekaj, nie? Jakub to określa, że staje się sędzią. Tak przynajmniej Jakub to widzi. A ja się z Jakubem akurat zgadzam. A z Jakubem, właściwie Jakub to był pod wpływem Bożego Ducha. I teraz tłumaczy, co tam się właściwie wydarzyło. I to ta historia. Jeśli bowiem wszedłby na wasze zgromadzenie mąż mający złoty pierścień w szacie wspaniałej, dalej mówi, abyśmy spoglądali na tego, kto nosi szatę wspaniałą, powiedzieli mu, ty usiądź tutaj dobrze, tu usiądź dobrze. A ten w brudnej przyszedł w szacie, a powiedzielibyśmy mu, ty usiądź, jak to mu powiedział, wszedłby w brudnej szacie. Ty stań sobie tam, albo usiądź gdzieś tam w kącie, tak? Pod podnóżkiem moim, pod podnóżkiem moim, czyli znaj swoje miejsce, nie? Asfalt musi znać swoje miejsce, jak to się czasami ironizuje, pewne kwestie, które są dokładnie odzwierciedleniem
tych tutaj skromnie zarysowanych idei. To myślę, że ma większą skalę w świecie otaczającym nas. Mariusz? Ja tylko się chciałem, tak dygresja do wersetu pierwszego, bo tam jest ten nie łączcie wiary, nie? A można to trzymacie wiarę. Wyróżniacie. I wtedy byłoby znakiem zapytania to zdanie. Byłoby pytanie, czy naprawdę macie wiarę w Jezusa, skoro jest coś stronniczy, nie? Mhm. No, co do sensu pozostaje bez zmian. Dobrze, i tak kończy Jakub ten fragment, ale tu jest ten górny fragment. Teraz będziemy mieli dolny, to są wersety od 8. Jeśli jednak wypełniacie królewskie prawo, wspominałem, że będzie pojawić się jeszcze królewskie prawo i prawo wolności. Takie dwa określenia, które są tutaj. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dobrze czynicie. Warto się zastanowić, dlaczego to prawo nazwane zostało królewskim. Jeśli jednak dyskryminujecie, jest werset 12, który jest w tym takim synonimicznej myśli. Tak mówcie i tak czynicie jako ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Prawo królewskie, prawo wolności. I dopowiada jeszcze w tym prawie wolności, bo sąd bez miłosierdzia temu, kto nie uczynił miłosierdzia. Chlubi się miłosierdzie wobec sądu. Taki trudno brzmiący werset tak na pierwszy rzut oka. Nie wiem, czy macie jakieś własne przekonanie, czy własne, co może znaczyć, że prawo królewskie jest takie, a prawo wolności, które ma tutaj związek z okazywaniem miłosierdzia, bo jest iść tak blisko z miłosierdziem związane. Takie te dwa prawa, to królewskie będziesz miłował, a prawo wolności, i tam komentuje to jakby, że miłosierdzie triumfuje nad sądem. Czyli miłość i miłosierdzie. Prawo królewskie, prawo wolności. Proszę. No ja dam na przykładzie, no tu nie ma wielu takich, co mają brodę, ale tamtemu na tyle, tam taki opalony, uśmiechnięty, to Pan Bóg mu powiedział, ty człowieku masz mieć brodę i ja ci ją zaplansowałem. Nie on ją zaplansował. A tutaj brat ma ładny wąsik, taki, prawda, delikatny, tamten też ma brodę. Czyli Pan Bóg mówi, ty masz mieć brodę, a przychodzą tacy mili, prawda, mówią, ale ty musisz zgolić brodę, ja chcę być sługą Bożym. No bo bez brody to jest przystojne, ale z brodą to jest nieprzystojne. Więc gdzie jest tu prawo wolności? Dygresja, dziękujemy bardzo za ilustrację. Dobrze. W ogóle w tym tekście pojawia Jakuba, to prawo, które się pojawia w szczególności do tego momentu, do którego teraz odczytaliśmy tekst, on ma wiele znaczeń, tak? I Jakub gra ten słowo prawo. I jak ja sobie po prostu myślę, że rzeczywiście od samego początku listu to niektórzy w tym prawie, że wypełniali to prawo, widzieli też takie, można powiedzieć, wyższenie, ale też bogactwo w tym, tak? Ale tak naprawdę konsekwencja niezastosowania tego prawa powodowała to, że oni po prostu, będąc bogatsi, byli biednymi, a ci, którzy rzeczywiście skorzystali z innego prawa, tego prawa miłości, stali się wszyscy bogaci. Taka refleksja moja. No dobrze, Janku. Jeszcze uzupełniając to, co powiedział tu sympatyczny brat, to... Jak? Dziękuję. Ale na imię? Krzysztof. Też Krzysztof? Tak. Więc jest powiedziane, nie dotykaj, nie kosztuj, nie smakuj. No więc... No, dobrze. Tu jeszcze dopisałem parę wersetów, które są w środku pomiędzy tym jednym prawem a drugim, które być może rzuci trochę światła. Jeśli jednak dyskryminujecie biednych, grzech popełniacie, będąc upominani przez prawo jako przestępcy.
dyskryminujesz biednych, a każąc mu pod podnóżkiem siadać albo tam stać, to to robisz. Nie? On chce to powiedzieć jasnym tekstem. I więc określa go: upomniani jesteście przez prawo jako przestępcy. To jest przestępstwo wobec prawa. Kto bowiem, i teraz uzasadnia, jak to jest z tym prawem. Prawem, zakonem, prawem mojżeszowym, bo tutaj do tego nawiązuje, pamiętajmy. Pisze do diaspory, którzy są, przestrzegają wiernie zakonu, tak, tak przynajmniej myślą. Kto bowiem całego prawa będzie strzegł, a potknie się w jednym, staje się winnym wszystkiego. Bo ten, kto powiedział, nie będziesz cudzołożył, powiedział też, nie będziesz mordował. Jeśli więc nie będziesz cudzołożył, a będziesz mordował, stajesz się przestępcą prawa. Pokazuje, że nie przestrzega jednego. I tutaj akurat nie ma ani cudzołóstwa, ani morderstwa, tylko jest to, że bratu powiedział, stań tam albo usiądź pod moim podnóżkiem. Takie, taka błaha, banalna sytuacja, a taki poważny osąd. Nie? To trzeba naprawdę mieć wnikliwość, żeby widzieć, że w rzeczach małych ujawnia się to, kim jesteśmy tak naprawdę. Bo to jest tylko maleńkie uzewnętrznienie czegoś, a w środku może być znacznie więcej tego zła, o którym za chwilę będzie jeszcze grzmiał. Posłuchajcie, jak ja spróbowałem skomentować te dwa prawa, bo prawo królewskie miłości i prawo wolności, pomijając już inne aspekty, to są jedne z fundamentów, na których stoimy. Bo bez miłości naszej do Boga i naszej między sobą, no nic nie zbudujemy. Bez miłości jesteśmy niczym. A miłosierdzie, inaczej litość, to jest kolejny fundament, bez którego nic nie będzie stać. I to, że triumfuje nad sądem, to pokazuje, tutaj można by się odnieść do wielu nauczeń Pana Jezusa. Przebaczono jej wiele. Dlaczego? Bo bardzo miłowała. Nie? Widać, że ta Jezusowa, Boża logika no nie jest taka czarno-biała. Nie? A kwestia miłosierdzia, sąd bez miłosierdzia, dlatego miłosierdzia nie okazuje. No po prostu jak nie będziemy miłosierni, to jak będzie dla nas stosować ten werset? Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszą winowajcą. A przebaczanie komuś to jest akt miłosierdzia, litości. To, że tu jest ten akcent na miłosierdzie połączony, to w kontekst listu pokazuje. Bo ci biedni, oni byli tam nie tylko co do miejsca siedzenia mieli problem. Tu jest tak delikatnie to zarysowane. Dalsza część listu pokazuje, jak strasznych rzeczy doświadczali. I do nich się mówi, ja czuję, że bardziej do nich nawet. Bądź miłosierny. Tam będziemy jeszcze mówić, nie narzekajcie, bracia, to już wspominałem o tym wcześniej. Nie? Jak rozumiemy, jakie sytuacje się dzieją, to łatwiej zrozumieć, jak ważne jest to wezwanie, że my mamy być pod wpływem Bożych mierników, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. One mogą być bardzo przykre, ale ja mam się radować, że wpadłem w próbę, taką czy inną. Nie? To znowu pamiętajmy, że to jest napisane na początku listu. I posłuchajcie, co napisałem. Czyli poróżnienie jest stawianiem siebie w roli sędziego, to powróci ten fragment właśnie później, ale powinni się kierować prawem królewskim, miłując bliźniego jak siebie samego i miłosierdziem. W przeciwnym razie stają się przestępcami prawa. Jakoś do tego chcę zmierzyć. Nie masz miłosierdzia, nie masz miłości, to jesteś przestępcą prawa. Koniec, kropka. Gdzieś prawo jakby kumuluje mnóstwo przepisów szczegółowych, nie? W tych takich fundamentach. I miłość, i miłosierdzie, zresztą to się też pojawia w nauczaniu Pawła odnośnie, co jest istotą prawa. Nie? Prawo całe streszcza się w tym. Nie? Pamiętacie, nie? Że to jest dosyć istotne. Ja też, dobrze, sorry, bo komentarzy by się do nasuwało bardzo dużo, ale idźmy do centrum tego fragmentu. W centrum mamy: posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż nie wybrał Bóg ubogich świata na bogatych w wierze i na dziedziców królestwa, które obiecał tym, którzy miłują Go?
na dole. Czyż nie bogaci tyranizują was? Czy nie oni ciągną was do sądów? Czyż to nie oni bluźnią dobremu imieniu wzywanemu wśród was? Wy jednak wzgardziliście ubogim. To jest nagana do, ani do biednych, ani do bogatych, tylko do tych, którzy biednego potraktował tak, a bogatego tak. Pośrednio każdy z nas może być taki. Dlatego bardzo osobiście warto się zastanowić nad własnymi relacjami wśród najbliższych, wśród chrześcijan, wśród domowników, rodziny i tak dalej, bo to będzie sprawdzian tego, jacy naprawdę jesteśmy. Ale ci bogaci jakoś są tak bardzo jednoznacznie, założyliście, tak bardzo jednoznacznie skrytykowani. Jakby termin bogaty to samo zło. A czy tak jest w istocie? No, słusznie, że kręcicie głową, że tak nie może być. A znacie jakiegoś bogatego chrześcijanina, dobrego, wiernego sługę, człowieka bogobojnego, praworządnego, wspaniałego, bogatego w Nowym Testamencie? No tak, Józef z Arymatei, to jeszcze przed. Tak, ale okej, dobry przykład. Lidia z Przedewczyni Purpury. No, Przedewczyni Purpury, pewnie już purpurą handlowała, no to musiała być zamożna, nie? A pochwalona bardzo. No jeszcze. Barnaba. O, Barnaba sprzedał, rzeczywiście, sprzedał swoją majątność, nie? Mi się przypomina jeszcze Filemon. Pamiętacie Filemona? Miał niewolników. Niewolników miał! A jak go Paweł od początku chwali, pamiętacie? Nie? Więc żebyśmy się tak nie zafiksowali, że problem bogatych jest w samym bogactwie, ale raczej w ich stosunku do tego bogactwa. Nie? Proszę? Nie mówiąc, że w tej księdze przypomina Joba, a jakby on sprzedał te wszystkie swoje dobra, to ile miałby milionów? No, dokładnie. W każdym razie, na czym polega istota tej nagany? Na czym polega istota tej nagany? Ja to, pozwólcie, że przeczytam znowu mój komentarz do tego. W tym tekście ja widzę przynajmniej ten 2,6a. Wy jednak zgardziliście ubogim. Tylko tyle. Jest to główny akcent. Jest w nim wyraźna nagana w kierunku odbiorców listów. Zgardziliście ubogim. Inaczej mówiąc, pogardzili Bożymi wybrańcami, a chlubili tych, którzy są źródłem wszelkiego zła w społeczności chrześcijan. Mówię, w tej społeczności tych odbiorców nie generalizuję, żeby była jasność, nie? Przez to przed chwilą podałem przykłady bogatych chrześcijan, którzy byli bogobojni i byli źródłem zachęty i wiary. Tu mówimy o tych, do których konkretnie pisze Jakub, akurat być może tam była grupa takich odbiegających bardzo od Bożych standardów. Nie? Jest to właśnie, dla mnie to, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to jest akcent? Pogardzili Bożymi wybrańcami, a chołubili tych, którzy są źródłem zła. Jest to totalne rozminięcie się z celem, dla którego została powołana lokalna społeczność uczniów Jezusa. Nie po to jesteśmy społecznością, żeby ty chodź tutaj, a ty idź tam. Wiecie, to jest prosty werset, ale historia chrześcijaństwa pokazuje, jak bardzo odbiegliśmy od tej normy, która tu jest tak prosto pokazana. Nie czas i nie miejsce o tym dyskutować, ale to jest krótki fragment, ale ma naprawdę wielkie, wielkie przesłanie. Dobrze. Znowu wracamy do ogólnego obrazu. Mamy za sobą ten pierwszy klocek górny. Przed nami drugi. Obszerny fragment, bo od 2.14 do 3.18, w którym zaczyna się od tego, zresztą nie będę już mówił ogólnie, bo to już mówiłem ogólnie, aha, powiem tylko, że dla mnie przełomowe w zrozumieniu listu Jakuba, że mi się to tak jakoś, ja tam czasem określam, tak mi siadło, poukładało się, że widzę w tym jakiś pomysł, zamysł, jakiś taki coś, co się rozwija konkretnie, kiedy złączyłem, zlepiłem jak gdyby te dwa fragmenty razem. Wcześniej miałem go zawsze osobno i miałem trudność, żeby ten list tak jakoś złapać. A to mi się teraz bardzo tak jawi jednorodnie, pomimo że używa innego języka, innych obrazów,
Ale co do sensu, bo my patrzymy na pewne sensy. Nie? Kiedy mówię, wiara bez uczynków jest martwa, a za chwilę mówi o przyziemnym języku, który mały rozpala wielki las. Słowa, które błogosławią Boga i przeklinają ludzi w jednym momencie. Nie? Więc tak być nie powinno mówić, ale to jest ilustracja. Mankamenty języka, one są ilustracją jakości naszej wiary. Mogą pokazywać wiarę, a mogą pokazywać pseudowiarę, niby wiarę. Bo tam, przeczytamy to za chwilę, nie? Do tego zmierzam, żeby nie widzieć, tak samo jak jest mądrość demoniczna i mądrość z góry. Mądrość z góry to są uczynki pseudowiary, z niej wynikają. Przepraszam, mądrość demoniczna, z niej wynikają uczynki pseudowiary, a mądrość z góry, z niej wynikają uczynki wiary. Więc połączenie jednego i drugiego, czyli wiara bez uczynków jest martwa, z mądrością przyziemną, demoniczną i mądrością z góry, no są w logicznym powiązaniu ze sobą. I Jakub kładzie nacisk, że język rzeczywiście, sposób używania języka najbardziej obnaża to, kim jesteśmy. Chyba nikt z nas nie musi sięgać daleko wstecz pamięcią, kiedy stwierdzi, że coś językiem chlapnął, a nie powinien. Rozumiemy, jaki to jest ważny problem. To nie jakiś odległy od nas. Nie, proszę tak nie myśleć. To po prostu nas dotyka do żywego. Dlatego wejdźmy do tego fragmentu. Wiara bez uczynków jest martwa i Jakub to uzasadnia Abrahamem i właściwie nie Sarą, tylko tam była Rahab. To moja pomyłka, widzę, nie wiem dlaczego, miałem wcześniej Rahab, ale wiemy, o co chodzi, nie? I mówi, dlaczego Abraham był usprawiedliwiony i tak dalej. No mówię, ten werset, ten fragment jest chyba najbardziej znany w liście Jakuba. Jak ktoś mówi list Jakuba, aha, wiara bez uczynków jest martwa, nie? Chyba najpierwsze skojarzenie przeciętnego czytelnika Biblii, który coś o Jakubie. No, to jest ważny fragment, nie powiem, ale wydaje mi się, że on jest tylko preludium do głównego akcentu, który się z tym brakiem wiary wiąże rzeczywiście. No i właśnie pokazałem tu na dole, że widzę w logicznym związku te dwa rodzaje wiarę i pseudowiarę z mądrością prawdziwą, która jest od Boga z góry i diabelska, demoniczna, która i każda z tych mądrości określone rezultaty. Tam u góry jest jakby zajawka czegoś. Dla mnie Jakub tam jest bardzo logiczny. No bo mówi, no weź tego Abrahama, no. Gdyby on tak tylko wierzył i sobie siedział z założonymi rękami, no to co ta wiara by mu dała? On nie miał siedzieć z założonymi rękami, wziąć tego swojego Izaaka, pójść z nim, przygotować drewna, położyć go na tych drewnach, zabić go, podpalić ogień. No, on to miał zrobić po prostu. I to robił. I Bóg powstrzymał go w ostatnim momencie. Pamiętam tę historię doskonale, nie? Ale Jakub jest tu logiczny. On mówi, no przecież wiara bez uczynków to jest jakiś absurd, nie? I tutaj z kolei doprecyzowuję. Tam podaje logicznie, a tutaj podaje praktycznie. Tu podaje praktycznie, bo przykład, ilustracja Abrahama to nie jest jeszcze odniesienie wprost do problemów tej społeczności, adresatów tego listu. Tylko jest to logiczne uzasadnienie, że jak wierzysz, to się musi uzewnętrznić. I tu mówi, że może się uzewnętrzniać tak albo tak. Ważne jest w tamtym fragmencie, że nie ma próżni. Jak ktoś powie, że ja mam wiarę bez uczynków, to w podtekście czytajmy, ty masz pseudowiarę, która ma takie uczynki, demoniczne, przyziemne. Nie ma próżni. Nie ma próżni. Albo jesteś w tą stronę, albo w tamtą stronę. Nie ma trzeciej, czwartej, piątej możliwości. Nie? To jest dosyć istotne. I po środku jest ten fragment najsłynniejszy o języku i według mnie on jest w akcencie, bo on zarówno z tym i z tym koresponduje. Wiara bądź jej brak jest uzewnętrzniona w sposobie używania języka. Dobrze, ten fragment 2:14-26 ja potraktuję szybko, ponieważ mówię, znamy to uzasadnienie,
Mówię, taka jest taka logika. To samo ja widzę AB. Masz tak, no taka wiara się nie może zbawić. Jesteś to, no to jaki z tego pożytek? Martwa jest. Demony też wierzą, nie? I tak dalej, i drżą. Także przepraszam, że w tym fragmencie poświęcę mniej czasu. Jest on najbardziej znany, więc tylko puenta, że mówi o tym. Tak, proszę? Na tym chciałbym dwa słowa zatrzymać się na 26. Tam nie mówi, jak ciało bez duszy jest martwe. Bez ducha. Bez ducha. Tak. Okej, dzięki. A ja może, jak już taki jesteś przy tym, to myślę, że warto jest do przeczytania werset 18, bo jak się czyta ciągłość tego fragmentu, to może się wydawać, że jest wiara z uczynkami i wiara bez uczynków. A ten 18 jednak podpowiada, że ta pseudowiara też coś ma jakieś uczynki. Proszę, Heniu. Tak, to jest ogólny obraz. Ona się może przejawiać na 100 tysięcy sposobów. Tak, ona się może przejawiać. Tu Jakub zwraca uwagę na pewien aspekt tego przejawu. Ja się zgadzam z tobą, Hani, całkowicie, że to może być. Diabeł też przybiera postać anioła światłości. I ta mądrość tutaj demoniczna, przeziemna, która wśród odbiorców listu funkcjonowała, bo to trzeba tak spojrzeć. My dyskutujemy nie na ogół tego zagadnienia. Tylko ten szczegół, który szczególnie akcentuje Jakub, bo taki problem tam zaistniał, nie? Ale ogólna zasada, że jak jest uczynek prawdziwej wiary, to jest też uczynek pseudowiary, jakkolwiek by on wyglądał. A ten 18 werset, zwróćcie uwagę. Ale powie ktoś, aha, czyli ktoś, kto tam jakiś taki podmiot, z którym dyskutuje Jakub. Prawdopodobnie jest to odzwierciedlenie przekonań wielu z adresatów tego listu. Ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę z twoimi uczynkami, a ja ci pokażę moją wiarę z moimi uczynkami. Czyli jedna i druga wiara ma jakieś uzewnętrznienie. Czy to będzie zakamuflowane, czy bardziej niewidoczne, to w konsekwencji będzie brakiem zaufania. Rzeczywiście, bo jak jest brak zaufania, no to w konsekwencji jest wiele innych następstw, między innymi takie, o których mówi tam ten fragment niżej. Aha, to nawet nie pamiętam tych detali, ale dzięki. Jak wiecie, ten przekład jest przekładem z większościowego tekstu bizantyjskiego. Dobrze, idziemy do tego fragmentu dotyczącego języka, ponieważ wersety od 1 do 12 też wydaje mi się, że układają się w pewną ciekawą kompozycję. Na początek jest to taka cząstka A, którą ja nazwałem. Tu jest chyba troszkę większa czcionka, może już widoczniejsza. Niech niewielu zostaje nauczycielami, bracia moi, wiedząc, że większy wyrok otrzymacie. Wielokroć bowiem potykamy się wszyscy. Jeśli ktoś słowie się nie potyka, ten jest mężem doskonałym, mogącym trzymać w ryzach także całe ciało. Jeśli ktoś jest. Czujemy w tym podtekście, że no, jak raczej trudno znaleźć takiego. Jeśli ktoś jest, bo nie ma doskonałych, więc jak tu zresztą wcześniej powiedział, wszyscy się potykamy. No i teraz odpowiedzialność nauczyciela. Potykam się w języku i uczę. Ale zobaczcie, co jest według mnie w paraleli. Bo mówi tutaj ogólnie w tym pierwszy fragment, że no, z językiem bywa tak, że potykamy się wszyscy, a gdyby ktoś teoretycznie, bo praktycznie chyba nie, umiał nad tym zapanować, no to jest mężem doskonałym, to jest jakiś ostateczny kierunek może, jaki jest nam wyznaczony. I teraz mówi o języku, ogniu, jest światem nieprawości.
Język jest umieszczany w członkach naszych jako ten, który plami całe ciało i rozpala krąg naszego pochodzenia, sam będąc rozpalany przez Gehennę. Krąg naszego pochodzenia i rozpalany przez Gehennę. Gehennę rozumiemy już taki ostateczny, wieczny wymiar Bożej kary, czyli z języka wynika coś naprawdę najtragiczniejszego z możliwych. Nie? I to, jak jest to napisane w kontekście nauczyciela, to naprawdę trzeba z drżeniem myśleć o nauczaniu, żeby językiem nie spowodować jakiegoś mniejszego czy większego ognia. To jest ciekawe sformułowanie, rozpala krąg naszego pochodzenia. Marek na to zwraca uwagę, tam mówi krąg Genesis, bo to jest to słowo mniej więcej, które ja myślę, że w kontekście listu my mamy pochodzenie tego Bożego zasiewu jesteśmy, nie? I tożsamość ta nowego stworzenia jest czymś najistotniejszym. I język rozpalony przez Gehennę chce przeciw temu pochodzeniu jakby działać. Ale zobaczmy, jak się rozwija idea tego. Bo w trzecim wersecie u góry mamy koniom wędzidła do ust zarzucamy, aby one nam były podległe i całym ich ciałem kierujemy. A, czyli z koniem to dajemy sobie radę. Nie? A na dole rozszerza ten wątek. Bo nie tylko koniem, z koniem sobie radzimy jako ludzie, bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, pisze Jakub, zarówno ptaków, płazów, to mi się już przypominają jakieś kury, indyki, kaczki gdzieś sobie tam biegają po podwórka, także i tych morskich, jest ujarzmiany i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Jednak języka nikt z ludzi nie jest w stanie ujarzmić tego nieokiełznanego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Tutaj konia daliśmy radę. Daliśmy radę z mnóstwem zwierzyny, ale to jest organ, z którym sobie nie umiem dać rady. Pełny śmiercionośnego jadu. Nie? Bardzo mocne określenie. I teraz jeszcze u góry trzecia ilustracja. O statku najpierw, który ma, będąc wielki, przez surowe wiatry pędzone, kierowane są przez maleńki ster, dokądkolwiek chciałoby gwałtowny ruch sternika. I może ten statek, rzeczywiście potężny statek, zmienia swój kierunek. Taki język jest małym członkiem, a wielce się chełpi. I drugi obraz, oto niewielki ogień, jakże wielki las zapala. Maleńki ster wielkim ukrętem kieruje. Maleńka zapałeczka rozpala cały las. Coś małego, drobnego, niepozornego by się wydawało, bo tylko coś chlapne, coś paplam, nie? Żeby nie bagatelizować, tak bym chciał to powiedzieć. Jakub wzywa, żeby tego nie bagatelizować, ale traktować bardzo, bardzo serio, bardzo poważnie. I w głównym akcencie tego fragmentu jest ten od 9 do 12 moim zdaniem. Nim błogosławimy Boga i Ojca i przeklinamy ludzi powstających na podobieństwo Boga. Hipokryzja. Człowiek o rozdwojonej duszy. Tu nie jest tak nazwany, ale chciałbym, żebyśmy pamiętali ten obraz człowieka o rozdwojonej duszy, bo tu jest jego charakterystyka. Dosłownie pisze o dwóch duszach. Człowiek, który ma dwie dusze. I tak naprawdę to jest człowiek, który nie wie, jaką ma tożsamość. No. Schizofrenia duchowa. No. Dwie tożsamości, tak? Takie tożsamości. Pomieszane, no dokładnie. Ja też chciałbym na chwileczkę wrócić do prawa, bo tak rzeczywiście może wynika z tego tekstu, że czasami jest tak, że to prawo, które gdzieś tam po prostu się kłóci z jakimś po prostu wewnętrzną próbą podjęcia miłości do tego człowieka. I rzeczywiście te rozdwojenie może występować w tym momencie, gdy rzeczywiście mam to jakieś prawo, które ktoś włoży, duszę i przestrzega, wpatruje, tak? Musi dokonać aktu miłosierdzia. Dokładnie, no. Co to jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie? Tam szedł kapłan, lewita. I w relacjach z prawem, no to nie śmieli go dotykać. Nie? To jest dobry przykład też takiego potraktowania litery ponad ducha. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Nie może, bracia moi, figowiec rodzić oliwki lub winorość figi, tak i żadne źródło słone nie może wydać słodkiej wody.
I znowu chciałbym, żebyśmy ten tekst potraktowali bardzo, bardzo osobiście. Nie? Żebyśmy sami dostrzegli, czy nasz język nie jest tym, który jest elementem nas, ludzi o rozdwojonej duszy. Bo jestem przekonany, że nikt z nas nie może powiedzieć, ja już nie jestem człowiekiem rozdwojonej duszy. A może jest ktoś, może tak szczelą. Nie. Widzę, że nikt się nie zgłasza. Nie. Dla mnie to jest oczywistość, nie? Że się potykamy. I to, co powiedziałem, że nie trzeba sięgać daleko wstecz pamięcią, to ja jestem pierwszym odbiorcą tej świadomości. To, że mamy świadomość naszych słabości, uchybień i naszego marnego statusu, to nie znaczy, że nie możemy powiedzieć tak jak Paweł, że nic nie może nas odłączyć od miłości Bożej. Czyli my musimy przekonanie mieć głębokie, to znaczy bez jakiegoś tam zastanawiania się. Okej, to żebyśmy nie pomieszali tych dwóch rzeczywistości, bo faktycznie możemy zawsze w tym swoim uchybieniu przyjść pod krzyż z ciężarem swojej winy i mieć radość też ze zwyciężania, bo ja powiedziałem radość ze zwyciężania w którymś momencie, przez to, że jesteśmy w Chrystusie, przez to, że jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy wyposażeni do duchowej walki z tymi rzeczami. I jestem przekonany, że z rozwojem duchowym uchybienia języka powinny się zdarzać w coraz mniejszym stopniu, coraz rzadziej. I wierzę, że przyjdzie taki moment, że te uchybienia językowe to się zdarzą naprawdę niezwykle rzadko. Ale to jest, mamy przez tą tożsamość w Chrystusie siłę, wsparcie do zwyciężania. Po prostu. Nie do zwyciężenia jednorazowego, ale jest to w pewnym procesie. Także to nie są dwie sprzeczności, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że uchybiamy, żeby, znaczy od świadomości nie mówię w kontekście, żeby siebie jakoś tak maksymalnie dołować, ale bardziej mówię w kategorii, żeby nie być hipokrytą, udającym, że jestem, kim nie jestem. Nie? Bo to jest większy problem w moim przekonaniu. Sprawiedliwy 7 razy upadnie, a jednak się podźwignie. Niech to będzie puentą do tego fragmentu naszej dyskusji. I trzeci rozdział od 13 do 18 to są te dwa rodzaje mądrości, które według mnie są w paraleli do tego wywodu na początku, znaczy od 14 wersetu drugiego, końcówkę drugiego rozdziału, gdzie tam wiara bez uczynków jest martwa, to tutaj mówi o mądrości w dwojaki sposób. Jest ktoś mądry, roztropny, i to jest mądrość z góry, czyli jakby w klamrze tego tekstu jest mądrość z góry. W klamrze to znaczy, że nie w akcencie, to już trzeba powiedzieć. Pamiętamy, że sensu szukamy od lewa do prawa. Treść idzie od góry do dołu, chronologia tekstu, a sens idzie od lewa do prawa. Więc jest jakaś osnowa o tych mądrych i mądrości z góry. I teraz co to jest ta mądrość i roztropność? Niech to pokaże dobrym postępowaniem, swoimi uczynkami, w łagodności właściwej dla mądrości. Tutaj ten fragment, zauważcie, to są słowa dodane, właściwej dla mądrości. Tam już widzę, że Mariuszowi się styki grzeją, tak? W każdym razie wydaje mi się, że jak jest łagodność i mądrość obok siebie, ja to określam, że nie można być prawdziwie mądrym, kiedy nie jest się łagodnym. Inny przykład jest. Powtórzę jeszcze raz. Nie można być prawdziwie mądrym, jeśli uchybiamy w łagodności. Ja to często mawiam. Ty masz rację, a diabeł się cieszy. Bo tą rację komunikujesz w taki sposób, że nie ma nic wspólnego z łagodnością. Tylko dlatego, że masz rację. Ale komentuję ją dalej. Jest prawdziwie czysta,
pokojowa. Wycieczka do kazania na górze. Czyste serce, ktoś pokój czyniący. Nie? Miłosierdzie tu jest też. Bardzo, zresztą Jakub ma wycieczki do Ewangelii Mateusza, do nauczania Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza, więc tutaj jest to też, da się to zauważyć. Pełna miłosierdzia, już było o miłosierdziu, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Nie? Zwróćcie uwagę, że mądrość nie jest tutaj skojarzona z erudycją, czyli z zasobem wiedzy, rzetelnej wiedzy, tylko jak rzetelna wiedza jest spożytkowana. I tutaj konkretnie ta wiedza ma być życzliwa, zgodna, pełna miłosierdzia, niestronnicza, nieobłudna. I owoc sprawiedliwości zasiewany jest w pokoju tym, którzy czynią pokój. Kazanie na górze. Szczęśliwy pokój czyniący. Nie? Ten pokój tu się pojawia. Łagodność, pokój, one są w jakiejś paraleli. Łagodność, tu jest akcent na pokój głównie, najwięcej o pokoju przeczytamy, a tam mamy o łagodności. A jak śledziłem kazanie na górze, tak taka dygresję zrobię, fragment ten, którym są te błogosławieństwa, to oba te łagodność i czynienie pokoju też są w związku logicznym. Taka ciekawostka, że Jakub potwierdza niejako zależność tych dwóch elementów. Nie można być człowiekiem pokoju będąc łagodnym, no bo jak? Aha, no. No tak, bo jak ktoś nie da przekonać, sorry, to nie jest mądre. Jeśli chce kogoś przekonać, to najpierw trzeba mu przeczytać Roberta Staruski, a potem go przekonać. Okej, zastosujemy scenariusz, Mariusz. Dobrze, no i teraz w głównym akcencie jest to, co jest tą mądrością przyziemną, ponieważ to chce, głównie chce Jakub, no potępić, no nie waham się tego słowa, nie waham się tego słowa. Jeśli jednak zazdrość gorzką macie i rywalizację w sercu, przepraszam, coś się wydarzyło z moim sprzętem, coś truchnąłem nie tak jak trzeba i nie wiem, czy nam to wróci. Ojej. No dobrze, zdajcie się na A jest już, tak? Aha, ale odeszło. Dobrze, to ja będę próbował to jeszcze zamknąć, jeszcze raz otworzyć. Także dajcie mi jeszcze chwilę, kochani. Jestem gdzieś chyba tutaj albo tutaj. Tu jestem. To jest, nie? Nasz. I ten fragment mamy. Jeśli jednak zazdrość gorzką macie, rywalizację, nie chlubcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Gdzie bowiem zazdrość, rywalizacja, tam zamieszanie i wszelkie dwie dzieło. Więc chętnie do tego, co odnosisz, uczynki tej pseudowiary tutaj akurat, one są tak wymienione, nie? Bo akurat w tej społeczności, wśród odbiorców tego listu, ten problem istniał. Nie? Natomiast zgadzam się z tobą, że to może mieć bardzo takie wyrafinowane też sposoby, zupełnie niewidoczne. No, proszę. No ja myślę, że w ogóle to ja piszę w takim, no, nie wchodząc w retorykę, ale w takim stylu żydowskim, porusza bardzo delikatnie te problemy i zachęca przez kolejne wersety, żeby to pomieszczać troszeczkę głębiej. Bo nie chodzi tylko o biednych i bogatych. To jest tylko błędna ilustracja. Natomiast chodzi o wszystkie różnice, które my tak tworzymy między sobą. Wszystkie, mądrzy, głupi i tak dalej. No dobrze, spróbujmy. Ostatnie miejsce, ale przepraszam. Nie, dobrze, bo o tym też chciałem powiedzieć, to umknęło, że tu jest podział taki. Pamiętacie podział w liście do Rzymian? Nie? Jest Żydzi poganie, to jest jeden podział. A drugi podział to jest taki, ci, którzy mają już większe poznanie, jak to jest nazywane dokładnie tam? I ci silni, mocni. To jest silny. No, w każdym razie do tego, żeby się podzielić, to naprawdę można sobie różne kryteria wybrać i... Ale tu jest finał tego pokazany, nie?
zazdrość, rywalizacja, zamieszanie, wszelkie dzieło, rozminięcie się w zasadzie z istotą, po co funkcjonujemy jako społeczność chrześcijan, a z drugiej strony nie zapominajmy, czytając te mocne fragmenty, o drugim wersecie. Za radość uważajcie, kiedy w próby wpadacie. Nie? Bo to są takie obrazy, które mogą gdzieś tak człowieka jakoś przygnieść. Nie, patrz tam, to jest dla ciebie po to, żebyś ty mógł rosnąć, ty mógł wzrastać, ty mógł być szczęśliwy, dostać koronę od swojego Pana, bo cię tak wyszlifuje przez to, w co wpadłeś, w tak mroczną, trudną czasami sytuację. Wybaczcie, że po prostu cytat, teraz zaproponuję jako komentarz do tekstów, komedii romantycznej, ale w tym momencie bohaterka jedna wspomina drugą bohaterkę, chciałem zachęcić ją, żeby zawalczyła o swojego chłopaka, mówi, bo miłość to jest pole bitwy. I teraz chodzi mi o to samo. Miłość to jest pole bitwy, tak? I jeżeli po prostu my tą bitwę jakby staczamy dzień po dniu, to w tej społeczności możemy właśnie zacząć się ćwiczyć w rzeczy fundamentalne jako coś, co coraz bardziej będzie dla nas wszystkich doświadczane i dotykane. Właśnie miłość społeczności. Przez to, że będziemy mieli obsługiwać jakby te nieprzyjemne zdarzenia, które się dzieją między nami, te różne toksyczne zjawiska, które dochodzą do głosu, no, albo zmierzymy się z tym i wtedy po prostu nagle ta społeczność zacznie żyć bardziej miłością Bożą, no, albo te rzeczy, które są jakoś określone mądrością wstępującą z dołu, mądrością tą przyziemną, no zaczniemy zatruwać to jest taką społeczność. Zachęta też jest wytrwałości, że tym, co Marek mówi, nie może zabrać na wytrwałości, bo wytrwałość dobrze prowadzi do dzieła doskonałego i wtedy jesteśmy dojrzali, tak? I jesteśmy wyposażeni i niczym nie otrzymując grach. Heniu? Ja tylko chciałem dorzucić, że w tym wszystkim, prędzej czy później, spotykamy się z takim wyzwaniem, żeby zrezygnować ze swojej tożsamości. Można to u Abrahama znaleźć dość czytelnie. Co masz na myśli? Co masz na myśli? To pozwala faktycznie traktować innych na równi, albo lepiej od siebie. Nie wiem, czy trafne słowo jest... Nie da zrobić, oczywiście. Ale chodzi mi o jaką tożsamość? O czym mówisz? Bo tego nie rozumiem. No właśnie, tożsamość. Ja bym nie rozumiem. Ale nie. Nie, rezygnujesz z tożsamości w Chrystusie? Czy to jest rzecz do rezygnacji? Nie, nie, bo rozumiem, że słowo tożsamość ma pewne konsekwencje. No. Mówimy o czymś, co jest stare, co wymaga uśmiercania, rugowania. Są rzeczy, elementy w naszej naturze, powiedzmy, upadłej, które wymagają kasacji. Pięć. No nie, bo słowo tożsamość nie do końca jest, może, bo ja wiem, co masz na myśli, ale słowo tożsamość, mówię, tu używamy w kategorii, że moja tożsamość w Chrystusie, więc z tego w życiu nie będę rezygnował dla kogokolwiek i dla czegokolwiek. Nie, ale, tutaj, ale chodzi ci... Ale w takim ja to się powołałem, no. No, nie, bo ja wiem, chodzi o pewne rugowanie z naszej cielesności elementów, które są do uśmiercenia. Biblia mówi o umartwianiu grzechu, uśmiercaniu grzechu, które są elementem naszej dawnej tożsamości, z której zostaliśmy jakby wyzwoleni. Więc rozumiem chyba o to mniej więcej... Zadowolenie z tego, że jestem lepszy niż byłem wcześniej, to też jest element tożsamości. Ale nie, myślę, że inaczej rozumiemy słowo tożsamość i przez to... Myślę, że Henio miał na myśli coś takiego, że tak jak Paweł w którymś momencie musiał się przejść jakby z poziomu myślenia my Żydzi, my Faryzeusze, na to jednak Boży plan jest globalny, totalny, to w tym momencie on jakby musiał się troszeczkę wyzwyć z pewnego pierwotnego pojęcia swojej tożsamości ludu Bożego, tak? Określonego definicji. I jakby zaczął myśleć o ludzie Bożym na nowy sposób. Zastanawiam się, czy nawet to przywitanie Jakuba
niewolnik, sługa Jezusa nie jest jakimś podsumowaniem tego naszego wątku, że to jest istotą tego, do czego zmierzamy i nasz rozwój zmierza do tego, że jesteśmy coraz więcej służącymi, coraz więcej niewolnikami. Nie? Przepraszam jeszcze, że tego słowa niewolnik nie oprawimy złoteranki. Jeszcze raz? Pod warunkiem, że tego słowa niewolnik nie oprawimy złoteranki. Aha. Tak, nie, rozumiem. To musi być praktyczne. Dobrze, zakończmy ten wywód 5-minutową przerwą.